Sunod-sunod ang naging panalo noon ng Pinoy boxer na si Mercito Hesta. Nabalita ng husto ang pangalan, lalo na sa parting California, USA. Karamihan Meksikano ang nagtangkang sumubok sa lakas ni Hesta. Pero hindi basta-basta nagpadaig ang Cebuano boxer. Hanggang isa na namang Meksikano ang sumubok kay Hesta, ang bata ng mahusay na Mexican trainer na si Joel Diaz, ang matapang niyang alaga na si Gilberto Gonzalez. Sa round 1, ayaw maunahan ng Pinoy na si Hesta. Sinunod-sunod ang atake kay Gonzalez. Jest generalnie bardzo podobny styl ofensywny Freddy Roach. Dogadywali i prawdopodobnie jeśli Hesta zaczął na równiku, bo wiadomo, że jego asystent delegowany do tych pojedynków. Tak błyskotliwe, jakich by oczekiwano od tego, ty faktycznie dobrze przepracował ten okres przygotowawczy. A tak swoich rywali, także to jest ich specyfika boksu i rynku amerykańskim. My mieliśmy na rynku jego dywizją jest oddać dobry podbródkowy, lewy podbródkowy i też jego kombinacje się powiodły i myślę, że on zmienił pozycję na odwrotną. Gonzalez, trzeba pamiętać o jego argumentach, nokauty 26 zawodowych wygranych, to prawda, no ale zawsze trzeba brać to pod uwagę. Ładnie teraz skontrował Hesta, minęło miesięcy. To też o tym warto pamiętać, oceniając postawę Gilberto Gonzaleza. Mówiłeś o tym, że powinien być przyzwyczajony do tych długich przerw, no ale rozpoczął generalnie stara się wrzucić trochę wyższy bieg, no i co ciekawe, cały czas boksuje uderzeniem praworęcznym. On lubi obniżyć pozycję mimo dobrych warunków fizycznych, lubi wejść do pół dystansu, ale pochyla często głowę i Hesta od razu go prostuje tymi podbródkami, swoją wykroczną prawą nogę i będzie mógł zadawać rozbrat z ringiem. Dobry lewy sierpowy w tej... ...stawiony do tych walk, też jakby po jego ruchach przemawia dużo większa pewność siebie, ale teraz odsłonił się przy tym podbródkowym Gonzalez. Tak on się prostuje. Cała kombinacja Hesty. O! Nadział się na jeden cios kontrujący Filipińczyk. To widać, że Gonzalez jest twardym pięściarzem. Twardym i potrafi mocno uderzyć, bo od razu jeden cios zmienił obraz tego pojedynku. No i mocne lewy Gonzaleza. Te ciosy Meksykanina jakby ważyły pojedyncze. Trochę więcej oczywiście rundę wygrywa. Ten refleks spadnie, szczególnie mówię tu o Gonzalesie. No ma długie ręce. Staram się złapać Hestę precyzyjnym ciosem. Tak, ale z kolei jak... W zasadzie sam mu wpada pod rękawicę. O, tak, teraz mocny lewy. Tak jak w tej chwili, ale... ...siebie od razu stopuje go takim krótkim, prawym, prostym, jak na mańkuta. Meksykanin z krwi i kości po prostu lubi się bić technikiem, ale jest twardy, ambitny, potrafi przyjąć, no i przede wszystkim nie deprymują go te przyjmowane uderzenia. Widać, że on im więcej przyjmuje, tym mocniej chce oddać. Chociaż czy ja wiem, czy takim technikiem nie jest. Zobacz, jak teraz zadał krótki prawek. Tam nie było czystego ciosu. To był cios w tułów. Oj, proszę, Hesta na deskach po lewym sierpowym. I ten sam cios, który Pińczyka, tym razem posyła go na deski. Pojedyncze uderzenie, pojedyncze. Gonzalez czeka na skończenie wydłużonej i zawsze wystrzela. Do tej pory strzelał sierpowymi długimi, teraz podbródkowy. Przyjął sporo ciosów, o teraz ładnie odpowiedział Hesta. Gonzalez. Jeden i drugi przyjął bardzo mocne uderzenia. Znowu podbródkowy Meksykanin. I tym razem szarpnął dobry prawy sierp w tempo bity. Gonzalez nie boi się wejść, ze jego ogromna siła. On przerywa często. Tak czy inaczej, runda 10 do walka 10-rundowa. Ale skoro tak, to w perspektywie 10 nie będzie odczuwał tego w tym pojedynku. I myślę, że tu z rundy na rundę powinna rosnąć Gonzaleza i skontrował Hesta. Proszę, jak zmienia kąt ustawienia w stosunku do przeciwnika, ładnie przechodzi z tymi sierpami. To teraz taka Gilberto Gonzaleza, ale Meksykanin.
Uch, teraz niebezpieczne uderzenia. Jeśli któreś rzeczywiście się prześlizgnie, teraz już był. Widzimy problem z lewym okiem. Boksu porozbijany, zakrwawiony, ale tak jakby cały czas ta twarz się uśmiechała, jakby zadowolony z tego. Że którym z tych sierpowych trafi swojego rywala. Teraz dobry prawy podbródkowy. No i na punkty pewnie znowu prowadzi Hesta i nadział się Gonzalez jeszcze raz. To był bity lewy na lewy. Ułamki sekund decydowały. Gonzalez tak bardzo uparł się, żeby boksować z odwrotnej pozycji. Rozpoczynający jego akcję to taka broń na mankuta w momencie, kiedy się stoi w pozycji zawodnika praworęcznego, ale może lewym podbródkowym, który będzie silniejszy z tej pozycji, ale tu widzieliśmy już przy linach, jak zamknie Hestę, to uderza takim obszernym szczególnie. Wydaje mi się, że Gonzalez boi się zadawać te uderzenia w tułów Gonzalez. Więc co za różnica? Taki w stylu Margherito, długi, mocny, z pełnym skrętem. Jego rodak skracał dystans jednak dużo lepiej niż robi to dzisiaj Gonzalez. A Gonzalez był górą, trafił dwoma mocnymi ciosami od razu po Gonzalez. Takie nokauty. Dobry prawy sierpowy. Zobaczmy też, jak zwiększa siłę jeszcze swojego uderzenia. Prawy bezpośredni. I prawy sierpowy, który zepchnął Hestę od razu do defensywy. Ale jakby nowe siły wstąpiły w ogóle w tej szóstej rundzie. Gilberto Gonzaleza, półmetek tego pojedynku za nami. Hesta pratunuk. Już to ciosów przyjął od początku tego pojedynku pięściarz z Meksyku. Momentu zwątpienia. Ponownie Margherito, już powiedziałem, że Hesta przypomina mi trochę efekt i zobaczymy, czy tutaj nie będzie podobny. Przestał zadawać ciosy. Ach, Hesta teraz podniósł jeszcze podbródkowym głowę rywala Gonzalez. A teraz jak wyczekał swojego przeciwnika i ponownie trafia Gonzalez w tej wymianie. Na deskach w trzeciej rundzie Mercito. I wreszcie Hesta wrócił do wydłużonych kombinacji. Mercito Hesta dla Filipińczyka to też jest ważny pojedynek. I teraz krótki prawy sierp, ponownie prawy sierp. Hesta w tej wymianie jest dużo szybszy ponownie. Ale szuka tego lewego podbródkowego cały czas. Gilberto Gonzalez trafił teraz lewy z góry, nakładany i jeszcze poprawił krótkim prawym sierpem. Gonzaleza. Kluczem dzisiaj bić i wtedy jest szansa, że któreś z tyle siły w każde uderzenie, to ciężko jest zadawać częściej te ciosy. No ale Hesta zasłania się barkiem. Jak lewy prosty, prawy podbródkowy podniósł głowę. Teraz atak prawym sierpem w momencie, kiedy stał bokiem do przeciwnika. Wienia tego obchodzenia tych zajstepów w wykonaniu Hesty, a to jest bardziej przyjemnie wygląda dla Filipińczyka. Zniecował trochę siłę ciosu. Hesta i od razu uderzenie weszło. Meksykanin Filipińczykowi. Coraz mniej czasu, aby trafić tym jednym idealnym uderzeniem. I widzimy, ponownie obchodzi, szczególnie w swoją prawą stronę. Raz kiedy jest daleko, idzie w lewo, ale za chwilę przy krótkiej wymianie pójdzie w prawo lewej ręki rywala. Och, teraz trafia Gonzalez, ale kombinacje blisko rywala. Kiedy Pacquiao bije, to rywale bardzo mocno te uderzenia. Kontynuacja ataku Pacquiao to jednak jak już złapie szczękę, jak wyprowadzi 3-4 ciosy. Rywala Hesta jednak postanowił, że... Zmęczony jest już Gonzalez. Tak, ale cały czas niebezpieczny. Za mało cios. Dobry prawy się.
pięściarz mieszkający od niedawna w Los Angeles, ale z dożymaniem muszem rozpoczyna 10. odsłonę Gilberto Gonzalez. Widać, że on zostawi wszystko i trafił lewym podbródkowym pół dystansia. Teraz cała seria ciosów idzie za uderzeniem. Przegraną na punkty może się skończyć przegraną przed czasem, ale z drugiej patrzy na ładnie przegranego. Dobra, cała kombinacja ciosów. Trafienie. Wystrzela. Sierpowy. To mocny cios Gonzalez, ale świetnie na to zareagował. Hesta odpowiedział całą serią swoich uderzeń. Ostatnie 10 sekund jeszcze próbował Gonzalez. Runda ponownie dla Hesty. All for your winner by unanimous decision. No mercy! Mosquito! Jednogłośna decyzja punktowa 99, 91, 98, 92. Bumagsak man, hindi basta nagpadala sa takot si Mercito, no mercy Hesta. Buo ang loob na tinapos ang laban gamit ang husay sa boxing. Nandyan din ang kanyang corner para umalalay at mag-motivate sa Pinoy boxer. So yan po ang gusto kong ishare sa inyo ngayong araw. Sa mga kaibigan at kababayan natin dyan sa Pinas, mga boxing fans at sa mga tulad kong OFW saan man panig sa mundo, kumusta po kayong lahat dyan? Kung nagustuhan nyo po itong aking video, pakilike at kung pwede, mag-subscribe na din po kayo. At para updated kayo sa aking mga video, pwede nyo i-click ang notification bell. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Shoutout kay Friend Seven Mangonon ng Imus Cavite, Ronnie Corillo, Orlando Season ng Mabalacat, Pampanga, kay Mr. Bobby Ong Suwiko, Buddy Vlog, kay Mr. Dong Tangluy Malyari, Jen Merjan Garcia ng Macau, Bill Mahampreyes, Madam B, at kay Mr. Jerry Oliveros Jr. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta nyo sa aking channel.